Was witam, kochani. Święta mamy za sobą. Pewnie niektórzy odetchną z ulgą. Głęboką piersią powiedzą, no dobrze, już mamy to, bo te wszystkie przygotowania, troski i tak dalej, szaleństwa. Czy ja szalałam? Oczywiście, że nie. Podzieliłam sobie dni. Jeden dzień na zakupy, jeden dzień tylko ogarnęłam salon, tu gdzie będę przebywać. Jeden dzień na ciasta, drugi tam na przyszykowanie. No i w niedzielę wiadomo te rzeczy, które wcześniej nie mogę, no bo ze względu na to, że w lodówce się nie zmieści, wiecie, jakieś tam jajeczka, jakieś coś tam, wędliny i tak dalej. Także to nie było dla mnie takie pracochłonne i męczące. W międzyczasie jeszcze wstawałam sobie, jak ja to mówię, późno, nie samego rana. Jeszcze była u mnie wnusia, więc też mi zajęło to trochę czasu, jak ona była, ale to zupełnie na luzie, bez stresu, bez niczego. Po co? I kwiecień to był taki urodzinowy, czyli moje urodziny, mojej swatowej było święto, bo miała imieniny, swat miał urodziny, potem dziewczyna syna, oj, dziewczyna żona syna, urodziny i zaraz 14 będzie miał syn, więc to takie było urodzinowo, świąteczny kwiecień, takie wiecie, z, troszeczkę z ciastami, z kapkami, ze spotkaniami. Święta spotkaliśmy się rodzinnie, prawie rodzinnym, wiecie, fajnie, bo ktoś powie, no wiadomo, nie, szaleństwa, nie było żadnych szaleństw, po prostu ja zawsze jak wracam, to robimy sobie jakieś takie spotkania, albo sobie idziemy na wspólną kolację, albo sobie gdzieś się tak spotkamy. No i była okazja spotkać się wszyscy w jednym dniu, więc święta były taką okazją. A jeszcze wcześniej właśnie miałam urodziny 1 kwietnia, tak przed świętami. Tak debatowałam, kiedy je zrobić, czy zaprosić dzieci na tort, ale wiecie, zanim ja wracam, zanim się rozpakuję, zanim coś pomyślę, więc mówię tak, zaraz za tydzień będą święta, nie ma sensu dwa razy szykować coś ze stołu, talerzyki i tak dalej, więc mówię, dobra, to zrobimy tego torta na święta i będziemy sobie siedzieć tak i świętować i sobie rozmawiać, wiecie, tak rodzinnie. Ale dzieci wymyśliły mi niespodziankę, zorganizowały mi to w lokalu, zaprosili na kolację, zamówili torta, no i wiecie, to było cudownie. Miła niespodzianka, nigdy się tego nie spodziewałam, to raczej ja myślałam, że może ich zaproszę. Także dziękuję im z całego serca za to. No i tak już mamy pół kwietnia, powiedzmy, za sobą. Zaraz parę dni, połowa kwietnia. Co będzie dalej? Nie wiem, ale wiem, że teraz będę się spotykać ze znajomymi na kawki. Będę się starać tak na luzie. Jeszcze mam takie dwie rzeczy do zrobienia. Bo jak może ktoś zwrócił uwagę, mam tu teraz różowe, miałam taką czerwoną ścianę popielatą, teraz już mam przemalowaną, więc muszę fielarki kupić i sobie tam jakiś narożnik czy coś w tym stylu, bo jest pusto w tamtej części. No to takie plany. Czekam na takie ciepełko, żebym jechała sobie na rowerek, żebym się, wiecie, tak podelektowała tą przyrodą, popatrzyła na te kwiaty, bo prawdę mówiąc przesiedziałam w domu, bo jestem zmarzła. Jeden dzień miałam taki właśnie, jak to nazwać. Wkurzyłam się, bo ja się też wkurzam, kochani. Nie będę opowiadać historii, co, na co, po co, dlaczego, ale wiecie, ale to znowu było jakby dla mnie z korzyścią, bo jak się położyłam o 14, to się obudziłam 20:30. Przespałam całe po obiedzie. Byłam tak padnięta, tak śpiąca, tak spragniona tego snu, bo wiecie, jak ja jestem sobie tam na opiece, mam swoje 3 godzinki, mam relaks, mam sen i tak dalej, wracam do domu, tu tego nie ma. Ciągle ktoś się, wiecie, szwenda, ten wychodzi, ten przychodzi, to dzwonek, to telefon, to coś tam, coś tam. Nie mam tego komfortu, więc wreszcie tak odespałam. A jeszcze tak się źle czuję, bo mi tam, wiecie, skaka sobie coś tam. Ciśnienie raz w górę, raz w dół. No i tak połączyło się i sobie tak odespałam. No to tyle takich wieści, no może nie będzie ten filmik ciekawy, raczej w formie takiej informacji, co jest u mnie, no bo wiecie, ja, wasza kumpela, zawsze mówię, co jest u mnie. Także kochani,
Jeżeli ja mam mówię tak fajnie w skowronkach, to siam, to mam, to jestem w skowronkach. Ale jak mówiłam, mam zły dzień, a mam też takie, mam prawo mieć takie dni, ma prawo mi być smutno, może sobie mi łezka popłynąć, mam takie westchnienia, wytchnienia, może takie trochę smutki, żale, ale nie są takie głębokie, wiecie, żeby już się wpaść i nie wyjść. Każdy z nas ma prawo do tego, bo niektórzy myślą, że jak idziemy w tym rozwoju duchowym, to już nam nic nie grozi, tak? Grozi nam wszystko to samo, kochani. Powiela się to samo, co z przeszłości. Spotkamy toksycznych ludzi, spotkamy różne sytuacje, przyjdą troski, kłopoty, choroby, wszystko, wszystko to, co się wydarza. I wydarzało wcześniej, wszystko to, co się Wam wydarza, to i wydarza się mi. Bo czasami ktoś pomyśli, Boże, ja taka w skowronkach, tak ćwierkam. No tak, ćwierkam. Raz, że mam takie usposobienie. Po drugie, uwielbiam się cieszyć na maksa. Po trzecie, jak nawet coś się wydarzy, to ja chcę wracać z powrotem do tego. A jeżeli mi jest jakoś tam niefajnie, no to wtedy nie mówię do Was. No, tak jak kiedyś wspominałam, bo to leci też do Was. Więc kochani, dzisiaj jestem zrelaksowana, wypoczęta, odpoczęta, mimo że był deszczyk dzisiaj. Dwa razy przeleciał, raz słoneczko, raz deszcz. Mimo że mnie tak ścinało, no ścinało trochę. Wzięłam ze sobą komórkę, znaczy wzięłam, kłamie. Chciałam wziąć komórkę, bo jak wychodziłam z domu, wzięłam sobie statywik, mówię, może gdzieś tam mi się coś po drodze nagra, ale wiecie co, padał deszcz. Wczoraj gdzie miałam statyw, komórka została w domu. Więc wiecie, pusta głowa na urlopie, więc dlatego teraz korzystam. Nikogo nie ma w domu, nikt mi tu nie przeszkodzi, mam nadzieję, dzwonek nie zadzwoni, więc mówię do Was te kilka słów. Więc kochani, czekamy na prawdziwą wiosnę, czekamy na słoneczko, ja też czekam z upragnieniem, z utęsknieniem, co bym Wam powiedziała. Kochani, mimo wszystko cieszmy się, radujmy się, spotykajmy się ze znajomymi, umawiajmy się na kawkę, nie zapominajmy o sobie, że nam się coś należy, że my jesteśmy warci wszystkiego, co najlepsze, bo dużo ludzi wątpi w to i odsuwa się, tak jak mówię, na boczne tory, zapominając o sobie. Więc kochane dziewczyny, chłopaki, mimo to, ile mamy lat, czujemy się młodo, więc tak sobie mówię do Was, dziewczyny, chłopaki. Cieszmy się, śmiejmy się, bawmy się i otwierajmy ręce, ramiona na wszystko, co najlepsze. I jak ja mówię, spotykajmy się z ludźmi, którzy nam dają powera, którzy nam dają cudowną energię, które możemy się powymieniać między sobą. Bo jeżeli Ty dajesz tą cudowną, a ktoś Ci daje tą niedobrą, no to w sumie on Ci zabiera, a Ty niekoniecznie chcesz tą negatywną. I czasami jest tak, że jeżeli dopuścimy to do siebie, do swojego serca, do swojej głowy, to niestety, ale nas to powali, zasmuci, zepsuje nam trochę dnia, czy trochę czasu, czy godziny, czy pół godziny. Wszystko zależy od nas. No to kochani, bawmy się cudownie, cieszmy się cudownie. Chłońmy to słońce. Wybiegajmy coraz częściej poza nasze mieszkanie, żeby się naładować, nadelektować. Zawsze biegniemy do przyrody. Jeżeli nie mamy do kogo, po prostu do przyrody. A ona podaruje nam to, co najpiękniejsze. I widoki, i zasili nas swoją energią, a po zimie każdy z nas jest taki troszeczkę jakby skarceniały, brakuje nam tej energii. No to bardzo Was kocham, życzę Wam co najlepsze i zasilajmy się, żebyśmy mogli wejść w kolejne miesiące, w lato z cudowną energią, z zapałem, z chęcią do życia, do wyjazdów, do planowania może urlopów, wszystkiego tego, co sobie życzycie. Każdy z Was życzy sobie pewnie coś innego. No to buziaczki. Bye bye. Tulę Was mocno, mocno, mocno i pozdrawiam z całego serduszka.